Szanowni Państwo, drodzy kibice, niesamowite pożegnania, które miały miejsce zarówno w Ergo Arenie w Gdańsku, jak i w hali Torwar w Warszawie, przeszły już do historii. Cieszę się, że wydarzenia te zebrały tak liczną publiczność, zarówno na miejscu, jak i również przed telewizorami za pośrednictwem telewizji Polsat. Od wielu tygodni przygotowywałem listę osób, którym z głębi serca chciałbym podziękować. Ludzi, którzy pojawili się na mojej drodze kariery sportowej, wywierając wpływ na całokształt tych 20 lat. Ta lista rosła i zdawała się nie mieć końca, dlatego w obawie, że mógłbym kogoś pominąć, zdecydowałem się ograniczyć do ogólnych podziękowań. Przez całe moje życie w moim rozwoju osobistym i sportowym towarzyszyli mi moi najbliżsi. Chciałbym szczególnie podziękować moim rodzicom, żonie i dzieciom za wsparcie i cierpliwość pomimo trudu tych wszystkich lat. Moja żona wyjazdy na mecze czy zgrupowania określała jako wycieczki z kolegami. Dzięki tym eskapadom z ludźmi, których cenię i szanuję, realizowałem swoje wewnętrzne cele i z kolegami wygrywałem medale i puchary. Jednak za sukces sportowy odpowiedzialna jest nie tylko drużyna. Chciałbym podziękować mojemu pierwszemu trenerowi za to, że we mnie uwierzył i dał mi szansę. Nie mówię tu wyłącznie o przygotowaniu sportowym, ale również o cennych uwagach wychowawczych, które ukształtowały moją fundamentalną postawę sportową. Pod jego okiem nauczyłem się, jak funkcjonować w tak pięknym sporcie, jakim jest siatkówka. Zresztą wszyscy trenerzy oraz członkowie sztabów, z którymi miałem przyjemność współpracować, rozwijali moją postawę sportową i pomogli mi świadomie korzystać z potęgi mojego talentu i potencjału. Serdecznie im za to dziękuję. Bez nich nie zaszedłbym tak daleko. Ogromne podziękowania kieruję także do opieki medycznej, lekarzy i fizjoterapeutów, którzy wielokrotnie doprowadzali mój organizm do poziomu, w którym mogłem cieszyć zarówno siebie, jak i Państwa moją grą. Drodzy zawodnicy Trefla i ci wszyscy, z którymi mogłem dzielić moją sportową przygodę. Dziękuję Wam za otwartość, sumienność i motywację. Dawaliście mi ogromnego kopa, dzięki któremu zawsze chciałem przekraczać granice własnego organizmu, by następnie wspólnie z Wami cieszyć się z osiągnięcia nieprawdopodobnych rzeczy w sporcie. Jestem Wam wdzięczny za akceptację, koleżeńskość i przyjaźnie, które pozostaną na zawsze. Dziękuję również zarządom moich dwóch klubów PGS Krybełchatów, w której stawiałem swoje pierwsze kroki w najwyższej lidze rozgrywkowej i gdzie przeżywałem piękne chwile ogromnych sukcesów, oraz Treflowi Gdańsk za zaufanie i współpracę na wysokim poziomie oraz możliwość kontynuacji mojej sportowej kariery. Na uznanie zasługują prezydenci dwóch pięknych miast, w których oprócz życia sportowego mogłem wraz z moją rodziną stworzyć dom i realizować nasze życiowe pasje. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom i wolontariuszom klubów PGS Krybełchatów, Trefla Gdańsk oraz reprezentacji Polski, którzy zawsze są w cieniu widowiska sportowego, ale dzięki nim możemy się cieszyć piękną oprawą meczową na najwyższym poziomie i wydarzenia dopiętego na ostatni guzik. Jestem wdzięczny również Polskiej Lidze Siatkówki za współpracę i możliwość realizowania pasji, jaką jest siatkówka. To dzięki Waszej życzliwości spełniło się nasze, mojego syna i moje, wspólne marzenie o zagraniu chociażby przez chwilę w jednej drużynie. To dużo dla mnie znaczy. Życie sportowca to nie tylko klub, ale również reprezentacja. Wiele pięknych chwil doświadczyłem w biało-czerwonej koszulce. Dziękuję PZPS za wspólne działania, za ogrom emocji i za możliwość realizacji swoich celów. W ciągu całego swojego sportowego życia aktywnie uczestniczyłem lub poprzez moją fundację inicjowałem różne akcje charytatywne. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w realizacji tych aktywności, zarówno współtwórcom, jak i współpracownikom. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie moi partnerzy biznesowi, którzy nie tylko wspierali mnie finansowo, ale również merytorycznie. Jestem Wam wdzięczny za zaufanie i kreatywność w tworzeniu fantastycznych rzeczy dla dzieciaków. Dzięki Wam na ich twarzach niejednokrotnie pojawił się uśmiech. Dziękuję mediom, dziennikarzom, fotografom i wielu innym, którzy tworzyli płaszczyznę informacyjną i tym samym kształtowali piękno naszego sportu.
Moi najbliżsi przyjaciele i znajomi byli zawsze obecni i wspierali mnie w trudnych sytuacjach. Jestem im za to wdzięczny, tak samo jak za wyrozumiałość i akceptację mojego braku czasu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, których nie wymieniłem, a powinienem. Każdy z Was dołożył swoją cegiełkę do tego, kim jestem. Drodzy kibice, Wam należą się szczególne podziękowania. Wasza obecność na meczach domowych i wyjazdowych, na meczach reprezentacji, wasze zdarte gardła i kibicowanie z całych sił. Energia, którą tworzycie na trybunach, niesie nas, sportowców, do osiągania sukcesu. Każdy nasz medal i puchar jest waszym medalem i pucharem. Jesteście częścią drużyny tak samo jak każdy z nas. I za to wam najmocniej, jak tylko potrafię, dziękuję. To także dzięki wam wspaniała 20-letnia podróż pełna emocji i wzruszeń, wyzwań, ogromnych sukcesów i przyjaźni na zawsze pozostanie w moim sercu. Moje życie zawodowego sportowca kończy się, natomiast było ono bogate nie tylko sportowo i przez to czuję się spełniony.